I tylko mi nie mów, że na akcyjniaka nie można czekać długo, bo rzeczywiście jestem wielkim fanem oryginału z Patrickiem Swayze i stwierdziłem, no dobrze, skoro bierze się za to Doug Liman, skoro jest Jake Gyllenhaal, facet, który rzeczywiście potrafi się poświęcić roli, o tym będzie oczywiście mowa, no to będę wyczekiwał jak najbardziej i film jest dostępny od kilku dni na Amazonie, obejrzałem, no i jestem, przyznam szczerze, bardzo, bardzo podekscytowany, ale oczywiście pokrótce, o czym jest film. Fabuła, tylko zarys. Mamy byłego zawodnika UFC, właśnie w tejże roli Jake Gyllenhaal, czyli Elwood Dalton z Montany, no jak najbardziej, no i bije się tam jakiś w walkach na gołe pięści, ale okazuje się, że nie ma kasy, no jak zawsze, więc przyjeżdża, no nie wiem, spotyka go dziewczyna, która mówi, słuchaj, mam bar, nazywa się Roadhouse, czyli zajazd, no i krótko mówiąc, potrzebuje, żebyś przyjechał na miesiąc, zrobił porządek, bo są jakieś tam po prostu zadymy i to wszystko, no i on tam przyjeżdża, no i wiadomo co robi, wykidało, więcej nie będę mówił, bo nie ma potrzeby. Rzeczywiście fabuła jest dosyć prosta i oczywista i o ile wiele wskazuje i wiele osób mówi, no tak, to jest nowa wersja filmu z Patrickiem Swayze, w 2006 roku powstała druga część Wikidaiwo Roadhouse Last Call, porażka po prostu, obejrzałem ten film, nie da się rzeczywiście powiedzieć prawie nic dobrego na ten temat i fabularnie w jedynce, no wiadomo, chodziło o to, że mamy Franka Tillmana, który potrzebuje Wikidaiwo, żeby zrobić porządek w barze, bo jest jazda. A w drugiej części chodziło o to, że nasz główny bohater przyjeżdża do baru, w którym został postrzelony jego wujek, prowadził ten bar, no i okazuje się, że pewni handlarze, niekoniecznie antyków, chcą przejąć ten bar, bo rzeczywiście będzie akurat im blisko z Meksyku czy z Kuby i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście tutaj fabularnie musiałbym powiedzieć, temu filmowi jest dużo bliżej do drugiej części. No ale to powiedzmy jest taki miszmasz, połączenie wszystkiego. No i rzeczywiście to, co tutaj dostajemy, to jest współczesna wersja oczywiście, bo to wszystko jest dosyć fajnie zrobione. Troszkę inaczej jest poprowadzone, ale fabularnie jestem bardzo zadowolony. Bo rzeczywiście ten Dalton Gyllenhaal to jest facet, który jest już po przejściach. On rzeczywiście swoje już wycierpiał. On... No, to jest facet, jak sam zresztą reżyser powiedział, Doug Liman, to jest człowiek o gołębim sercu, on jest miłym facetem do momentu, kiedy staje się bardzo niemiłym. No i rzeczywiście tak to tutaj jest. Mamy piękne, naprawdę piękne, mamy lokalizację, bo to nakręcono na Florida Keys, a także na w Dominikanie, więc lokalizacje są bardzo piękne. Po raz, który będę cytował reżysera, to sprawiło, że wygląda to egzotycznie, a przy okazji niebezpiecznie. Więc rzeczywiście jest to bardzo, bardzo fajnie zrobione. Do tego stopnia, że no, ten zajazd, który widzimy, on się nazywa zajazd. O tym humorze za chwilę coś rzeczywiście powiem. Został zbudowany od podstaw specjalnie zbudowany na potrzeby tego filmu i niech o tym, jak dobrze została wykonana robota, świadczy fakt, że we wrześniu 2022 roku przez tamte rejony przeszedł huragan Fiona i barowi się nic nie stało. To jest rzeczywiście kryty strzechą i tak dalej. Okazało się, że nic, że wszystko w porządku, przetrwał, więc no, dobrą robotę rzeczywiście twórcy wykonali. Bardzo mi się to podoba. Więc jeżeli chodzi o to, gdzie to jest robione, pięknie. Naprawdę wygląda pięknie. Troszeczkę od razu przypomnieli się policjanci z Miami, te klimaty. Więc rzeczywiście muszę powiedzieć, że no, to jest akcyjniak, więc nie wymagałem tylko od fabuły nie wiadomo czego. No wiadomo, że jest to zwykłe kino, gdzie chcemy, żeby się bili, żeby było dużo jazdy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście w tym filmie dostajemy, bo akcji tutaj naprawdę jest mnóstwo. Począwszy od tego, że kiedy Dalton przyjeżdża do naszego zajazdu, do naszego baru, no to wiadomo, robi porządek z... Tak, z jak to mówił Patryk, 40-letni miłośnicy niekoniecznie alkoholu. Więc rzeczywiście z takowymi ludźmi robi porządek, pomagają mu również no, zatrudnieni tam ochroniarze. No więc jest dużo, naprawdę. Scena, która jest na zwiastunie, kiedy to Dalton rozwala kolesi przed tym rzeczywiście zajazdem, tylko ich można powiedzieć policzkując na początku, a później dobre jest, ale jest też zabawny. Więc jak najbardziej akcji tutaj nie brakuje. No oczywiście w filmie występuje również Conor McGregor, znany irlandzki zawodnik UFC. Tutaj rzeczywiście się bardzo dużo dzieje, bo McGregor to jest jego debiut filmowy, no ale pokazuje, że nie najgorzej się przed kamerą odnajduje. Więc jeżeli liczysz na to, że w tym filmie będzie dużo pojedynków, dużo mordobicia i tak dalej, to
to oczywiście się nie zawiedziesz. Nie ma takiej możliwości. Rzeczywiście bardzo tego jest, jest wszystkiego dużo. Mam nadzieję, że ja się również nie zawiodę i ty udostępnisz tą, tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. A mówiłem wcześniej o humorze. Ten film, nie wiem, czy to będzie dobrze określony, ale według mnie bardzo blisko mu do tego, żeby być samoświadomym. Ponieważ humor, jaki tutaj otrzymujemy, no jak oglądałem właśnie to, co wyprawia Conor McGregor, ten cały czas wiecznie uśmiechnięty debil, bo tak właśnie określają, no to wydawało mi się, że mówię, on wygląda jak diabeł tasmański. Po prostu jest jazda, jest zadyma. Nawet taka jedna scena mi się przypomniała, jak kojot goni strusia, pędzi wiatra, struś na skalę gdzieś tam maluje, że jest powiedzmy droga i uderza i jest ciach, zderzenie tam powiedzmy biegnie. I dokładnie jest taka jedna scena, która identycznie niemalże wygląda, więc ten Conor McGregor jest, jemu brakuje tyle, naprawdę tyle, żeby być przerysowanym, żeby po prostu być nieznośny, a on jest po prostu takim głupawym, no mięśniakiem, krótko mówiąc, który rzeczywiście potrafi się naparzać, no bo wiesz, kiedy mamy faceta, który jest zawodnikiem UFC, no nieważne akurat, czy mówimy UFC, może po prostu mieszane sztuki walki, wiesz, bo dla tego filmu nie ma znaczenia, czy to byłby Conor McGregor, czy to był Mamed Khalidov, czy Michał Materla, no może Mariusz Pudzianowski, niekoniecznie, no, dobra, bierzemy nawet Urzalskiego. Więc to rzeczywiście urzeczywistnia, uwierzytelnia to, co się ma wydarzyć, ale ten humor sprawia, że to wszystko jest takie bardzo lekkie, wiesz, nawet w momencie jest scena, kiedy się biją panowie i McGregor tam głowę Gyllenhaala gdzieś tam po pianinie uderza, no i nagle jest tu, raz, dwa, trzy, przerwa, chyba mi się wydaje, ale to pianino jest rozstrojone i tak dalej, no to rzeczywiście, oczywiście po angielsku to brzmi lepiej, bo jest w kontekst fajnie wpisane, ale udaje im się spowodować, że ten film nie jest super poważny, nie jest nadęty, nie ma tego tak, jak najbardziej my tylko tutaj będziemy się bić i stać i bronić wszystkiego. Nie, spokojnie, to jest po prostu lekka, łatwa rozrywka, więc ten humor tyle mu brakuje. A czemu mówiłem, że jest samoświadomy? Otóż pierwszy film z Patrykiem, tak samo jak i ten, to jest krótko mówiąc western. Mamy, wiesz, szeryfa, który wjeżdża do nowego miasta, czy tam powiedzmy jakiegoś niesamowitego jeźdźca, Val Clint Eastwood, no i robi porządek. I jest taka jedna właśnie scena, właściwie nawet bohaterka trzeba by powiedzieć, która mówi właśnie do Daltona, że wiesz co, ty jesteś jak postać westernu, i bierze mu, pokazuje mu książkę w ogóle i tak dalej, że taki nawet tytuł jest podawany, więc rzeczywiście ten film w pewien sposób nas puszcza oczko, że okej, ja rozumiem, to jest po prostu tylko i wyłącznie film, tu nie ma być nic poważnego, my się bawimy. I rzeczywiście to film robi na tyle dobrze, że nie ma, tak jak mówiłem, jest cienka linia, żeby McGregor był przerysowany, żeby ten Jake Gyllenhaal i wszyscy, no, udaje się i podoba mi się, jak to jest zrobione. Gyllenhaal, no, przygotowywał się, on zresztą w ogóle jest znany z tego, że bardzo sumiennie przygotowuje się do wszystkich możliwych ról. Tutaj oczywiście trenował, nie mam w tym momencie pod ręką nazwiska trenera, którego oczywiście przygotowywał do tej roli, ale jak najbardziej mięśnie. Widzisz, no ja, on ma to, czego ja nie mam. Dosyć konkretnie wszelkiego rodzaju walka w parterze, duszenia i tak dalej. Wszystko to, co zawodnicy MMA muszą umieć. A sceny, które będziesz oglądać oczywiście w tym filmie z UFC, były kręcone podczas 285. gali UFC. Specjalnie na potrzeby właśnie tegoż filmu tak to zrobili. Wcześniej, ponieważ pierwsze pogłoski o tym, że film będzie kręcony, to już jest rok 2013. 11 lat temu rzeczywiście był pomysł, ażeby nakręcić nową wersję Wykidało. Wtedy Rob Cohen miał być reżyserem. To ten facet odpowiedzialny m.in. za Tunel, za chyba czwartych Szybkich i Wściekłych i za ostatnią część Mumii. Mumia Grób Faraona, czy jakoś tak rzeczywiście. I wtedy się zaczęło, ale oczywiście nie wyszło. Później miała dołączyć Ronda Rousey, zna również zawodniczka UFC, no ale niepotrzebnie sobie pewnego wieczoru coś chlapnęła, za dużo wsiadła do komputera i na Twitterze coś napisała. Nie był to dobry pomysł. Wtedy reżyserem, bo oczywiście skoro zmienił się koncept i pomysł, no to zmienił się również reżyser. Reżyserem miał być Nick Cassavetes, facet odpowiedzialny m.in. za takie filmy jak John Q, Notebook albo chociażby Alpha Dog. No i rzeczywiście to się zmieniało. No w końcu, kiedy Jake Gyllenhaal dołączył,
udało się i film został sfinalizowany. I ten Gyllenhaal jest, to jest inny. To jest inny Dalton oczywiście niż ten Patryka Swayze, czy ten nieszczęsny z drugiej części, bo w drugiej części też jest Dalton, tylko że tam jest syn Daltona. W sensie syn Patryka Swayze, ale też Dalton. Dobra, nieważne, pomieszanie z poglądaniem. Ale ja najbardziej, ja kupuję to, co Gyllenhaal robi, bo on nie musi dużo mówić, nawet w jednej scenie po prostu nic. Oaza spokoju, wiesz, kamień, tutaj jest jazda, zadyma, stołami rzucają, on spokojnie bierze kawkę, popija sobie, tutaj normalnie ktoś dostał w łeb, ktoś dostał w nos, Dalton, idę, więc rzeczywiście on jest inny, nie jest zabawny, akurat te sceny bardziej z humorem wynikają z tego, co się dzieje, ale naprawdę trzeba przyznać, że Gyllenhaal dał radę, podobnie jak Conor McGregor. Ja powiem w ten sposób. Mieszkam w Irlandii od już ponad 20 lat. McGregor jest Irlandczykiem i tutaj on ma opinię buraka, wiesz, wioskowego głupka. Ogólnie tak jest postrzegany. Nie będę teraz w tym momencie opowiadał o tym, jak pobił faceta w barze, bo nie chciał się napić, gdy ten mu postawił kielicha. Ale rzeczywiście tak jest McGregor postrzegany i takiego właśnie McGregora dostałem. Dostałem barana, dostałem napompowanego kolesia, który się umie lać i rzeczywiście umie, bo pokazuje to jak najbardziej, że to, co się dzieje, no to jest po prostu świetna sprawa. Ale McGregor, jak mówię, jest zabawny, jest to postać z kreskówki. Naprawdę, jest to postać z kreskówki i tak go trzeba postrzegać i jest dobrze, naprawdę dobrze zrobiony i jestem zadowolony. Nie jestem jego wielkim fanem również, ale muszę przyznać, że bardzo tutaj dobrze go ukazali. A co ważne, rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie są pokazane sceny walki. Wpadamy w wir, w sam środek, dosłownie w sam środek, bo w pewnym momencie pojedynkujemy się z McGregorem i jest to rzeczywiście pokazane. Nawet sam Doug Liman powiedział, tym razem stwierdziliśmy, musimy wymyśleć i pokazać inaczej niż w filmach właśnie te sceny walki, tak żeby widz był bardziej zaangażowany. Bardzo żałuję, że film nie dostał premiery kinowej, bo to byłoby coś niesamowitego, no ale za to już jest odpowiedzialny producent Joel Silver, a także reżyser Doug Liman, mieli wybór. Albo Amazon daje 65 milionów i premiera kinowa, albo 85 i premiera na Prime. No oni wybrali, że premiera na Prime. Jak mówiłem wcześniej, Amazon ma prawa do tego filmu, więc w opisie, a także przy pewnym komentarzu wrzucę link do tego filmu, możesz sobie go na Amazonie obejrzeć. Słuchaj, za darmo jest w pakiecie, jeżeli masz Amazona. Dodatkowo w sobotę 23 o godzinie 20 na Twitchu będziemy oglądać ten film i razem komentować, więc jeżeli oglądasz recenzję jeszcze przed tym wydarzeniem, to jak najbardziej zapraszam. W opisie ponownie będzie link do mojego kanału na Twitchu, możesz wskoczyć, zobaczyć, obejrzeć i będzie rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie. A czy cały film nadaje się, jest to godny następca Wykidajło, czy może Wykidajło z Jakeem Gyllenhaalem jest lepszy niż Wykidajło z Patrickiem Swayze? Ciężkie pytanie, sam sobie zresztą je zadałem, ale motyw jest taki, to jest Wykidajło na miarę naszych czasów. Wiesz, zaraz mi tutaj ktoś poleci, misiem, proszę bardzo, mówię misia, ale chodzi o to, że wtedy film z Patrykiem, z samym Elliotem, Benem Gazzarem, Marshallem Teagiem, Kelly Lynch i tak dalej, rzeczywiście pasował się w tamte czasy, a ten jak najbardziej jest idealny na te czasy. Może rzeczywiście tutaj pani doktor, bo musiała się oczywiście pojawić, niekoniecznie mi się podoba i też niespecjalnie jestem wielkim fanem. Myślałem, że będą jakieś ukłony w stronę oryginału, że coś będzie więcej niż tylko może jeden tekst. Nikt nie wygrywa walki. Tak naprawdę. I myślałem, że może coś będzie więcej, typu myślałem, że jesteś większy, albo myślałem, że chociażby muzycznie ten film nawiąże. Czekałem naprawdę tylko na Hoochie Coochie Men albo na The Roadhouse, piosenkę oczywiście, którą wykonuje w oryginale Jeff Healey Band. Niestety się nie doczekałem, ale muzycznie ten film naprawdę bardzo daje radę. Więc rzeczywiście muszę powiedzieć, że jedynka, oryginał z Patrykiem Swayze, ma u mnie oczywiście plus jeden względem oceny za sentyment, ale ten film również, według mnie jest to bardzo dobrze zrobione kino. Nie bardzo dobrze, nie. Dobrze zrobione kino. Fajny, fajny akcyjniak. Miło można spędzić 2 godziny, 3 minuty. A co najważniejsze i co zabawne, jest scena po napisach. Ona jest krótko po napisach, to oczywiście tak powiedzmy, wiesz, takie jak w Marvelu, 30 sekund napisy i jest scena, więc jest dosyć oczywiście zabawna, bo pozostajemy w całej tej, niech tak będzie, powiedzmy, kreskówkowej
kreskówkowej atmosferze, więc to wygląda dosyć zabawnie, dosyć ciekawie, ale mimo wszystko, tak jak tutaj widzisz, mam zarówno oryginał na DVD, jak i ścieżkę dźwiękową na kasecie magnetofonowej. Tak tutaj sobie trzymam, bo ta już kaseta ma z 25, a jak nie więcej lat. Więc rzeczywiście warto, warto obejrzeć filmy z Jakeem Gyllenhaalem. Moja ocena na filmie możesz zobaczyć, jaką wystawiłem i film jest ważny. A jak chcesz zobaczyć pozostałe recenzje pozostałych dwóch części Wicked Eye'u, proszę bardzo, na tej liście znajdziesz je obie. Jedynka, świetna, a dwójka... Dobra, włącz i przekonaj się sam albo sama.